Oto w październiku województwo dolnośląskie obchodzi swoje wielkie święto i to już po raz piąty. Od 2010 roku Dzień Świętej Jadwigi Śląskiej jest też jednocześnie świętem województwa dolnośląskiego. Tytułami honorowego obywatela Dolnego Śląska Civi Honorario zostali uhonorowani Kornel Morawiecki, znany polski polityk, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej oraz Władysław Frasyniuk, jedna z legend Solidarności. A tymczasem na wrocławskim rynku trwały zabawy. Otwarty został jarmark jadwiżański, który odwiedzać można było do godziny 19. Dodatkowo na rynku podziwialiśmy występy artystów teatru pantomimy, zespołów folklorystycznych, akrobatów i słynnych glinoludów. Natomiast na smakoszów czekało wielkie gotowanie na rynku. Smaki Dolnego Śląska. Całodzienny festyn zakończył koncert grupy Hurt, a już następnego dnia oglądaliśmy konne gonitwy na Partynicach, dzięki czemu w sezonie 2014 wrocławski tor odwiedziła rekordowa liczba 100 tysięcy widzów. Klaus Mittwoch, Miki Mauzoleum, Sedes to nazwy kapel. Za to, że żyjemy, czyli punk z Wrocka, to ponad godzinny film Tomasza Nussbaumera, Cezarego Marszewskiego i Marka Świerka, opowiadający o historycznym zjawisku, jakim była niezależna scena punkowa we Wrocławiu. Spodnie oficerki i ta skóra. Po 8 razy na komendzie byłem, bo miałem czerwone spodnie. U nas we Wrocławiu, gdzie lepszy browar jest, mają dziwne zajścia, miejsce i zdarzenia też. Wrocław, Wrocław! Obyś ty żył w ciekawych czasach. Basen Morza Czerwonego, basen rekinów, basen hipopotamów, basen manatów, basen krokodyli, basen kotików, basen pingwinów. W październiku otwarto na dobre afrykarium we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. To unikatowy na skalę światową kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym czarnego kontynentu. Jesteśmy dumni. Szkoła Błaznów w reżyserii Zbigniewa Szymczyka. To pierwsza premiera w nowym sezonie artystycznym we wrocławskim Teatrze Pantomimy. Współczesny świat, obwarowany różnorodnymi aktami prawnymi, w tym konwencjami praw człowieka, nadal nie potrafi sobie poradzić z okrucieństwem. Ciągle jesteśmy świadkami przemocy i coraz bardziej stajemy się wobec niej bezsilni. I tak refleksyjnie czekamy na listopadowe wydarzenia na Dolnym Śląsku. Rocket BB. Room, do, 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 do,